Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Witajcie w nowym filmiku, w nowym tygodniu. I dzisiaj przedstawię Wam moją aktualną poranną pielęgnację, którą mam już tutaj przygotowaną. Pomyślałam, że podzielę te filmy na poranną i wieczorną pielęgnację, dlatego że w wieczornej pielęgnacji tych kosmetyków i takich też domowych zabiegów jest zdecydowanie więcej. I gdybym miała Wam opowiadać o porannej i wieczornej pielęgnacji, to nie wiem, ile by trwał ten film. Także zaczynamy od porannej pielęgnacji, którą aktualnie stosuję i myślę, że będzie ona też tak wyglądała przez najbliższy czas. Od czego zaczynam? No oczywiście oczyszczanie skóry po całej nocy, zmycie pozostałości kosmetyków i przygotowanie skóry na przyjęcie substancji aktywnych z porannych kosmetyków, ale też przygotowanie skóry na cały dzień. I tutaj wkracza pierwszy produkt, o którym już Wam opowiadałam w filmie na temat marki Oskia. I to jest właśnie oczyszczający żel, który ma fantastyczną konsystencję. Jeden z bestsellerów sprzedażowych marki. Ja uwielbiam stosować go w porannej pielęgnacji, chociaż nie ukrywam, że czasami w wieczornej pielęgnacji też po niego sięgam. Nie będę się dzisiaj rozwodzić na temat tego, jak on działa, co on ma w składzie, jaki daje efekt na skórze, ponieważ tak jak mówię, opowiadałam Wam w filmie na temat marki Oskia, on Wam się tutaj gdzieś wyświetli na górze, ale ja go po prostu uwielbiam. I ktoś z Was zapytał się też mnie, jak ja go stosuję, no bo skoro to jest żel, który ma fajny skład, dużo substancji aktywnych, ale przecież go zmywamy, no to jaki sens ma inwestowanie właśnie w kosmetyki, które mają tak dużo substancji aktywnych, fajnych substancji aktywnych, a mimo tego zmywamy taki produkt. I powiem Wam tak, bo tego nie powiedziałam Wam właśnie w filmie na temat marki Oskia, jak ja stosuję ten żel, bo to jest bardzo ważne, żeby właśnie te substancje aktywne zadziałały na naszą skórę. Po pierwsze wyciskam sobie tak dwie pompeczki, zazwyczaj to są dwie pompeczki na zagłębienie dłoni, a następnie rozprowadzam konsystencję na całej twarzy, na szyi, też na dekolcie i masuję tak mniej więcej przez pół minuty. Masuję dokładnie moją skórę, a następnie zostawiam tak mniej więcej na minutę do dwóch, maksymalnie dwóch minut, ten żel na mojej skórze i dopiero później go zmywam. Dzięki temu substancje aktywne, które są w nim zawarte, mają czas, żeby zadziałać, a później no oczywiście zmywam żel z mojej skóry, no i jest ten efekt wow. Dlatego tak bardzo lubię ten żel w porannej pielęgnacji, bo skóra po nim wygląda naprawdę przepięknie. Ale są też takie momenty, że się na przykład śpieszę, a poranna pielęgnacja taka jest zazwyczaj, że nie mamy za dużo czasu na te wszystkie zabiegi pielęgnacyjne. Co robię? No wracam wtedy do pianki. Jak wiecie, ja uwielbiam pianki w porannej pielęgnacji, uważam, że to jest w ogóle świetna opcja. Pianki o takim łagodnym, delikatnym składzie, o łagodnych detergentach. I ostatnio wróciłam do pianki marki Eisenberg z tej linii Start, czyli tej tańszej linii, która ma świetny skład, ale chyba też już Wam opowiadałam o tej piance, tak mi się wydaje. Pianka ma fantastyczną formułę, ona ma taką bardzo delikatną, przyjemną formę, słuchajcie, musu, który super rozprowadza się na skórze, delikatnie oczyszcza naszą skórę. To absolutnie nie jest produkt do jakiegoś demakijażu i tak dalej. Moim zdaniem on się właśnie nadaje najlepiej w porannej pielęgnacji. No i ta skóra też jest po nim taka przyjemna, gładka, miękka i przygotowana na kolejny krok. A kolejny krok w mojej pielęgnacji to jest oczywiście tonizacja, w ogóle zawsze, słuchajcie, zawsze po oczyszczaniu mojej skóry, przy użyciu wody stosuję tonik. I tutaj pojawia się tonik od marki Koi, o którym też już Wam opowiadałam, czyli lotos, algi i bazylia, fantastyczny tonik, spryskuję nim twarz, później go delikatnie wklepuję w moją skórę, coś na zasadzie powiedziałabym esencji. Oczywiście nie ma mowy o żadnych podrażnieniach, ściągnięciu skóry, przesuszeniu. To jest cudowny produkt, a jeszcze dodatkowo przez to, że mamy tutaj właśnie aplikator w formie takiego atomizera, można go fajnie rozpylić na naszą skórę, nie musicie stosować żadnego wacika, więc też nie dochodzi do takiego dotknięcia, jakby naruszenia troszeczkę tej struktury skóry. Coś wspaniałego, no i ten tonik jest takim drugim krokiem w porannej pielęgnacji. No to teraz idziemy dalej i oczywiście w porannej pielęgnacji też stosuję serum, zarówno w porannej, jak i wieczornej pielęgnacji, ale od jakiegoś czasu stosuję dwa produkty.
Zamiennie, czyli na przykład w poniedziałek stosuję jeden, a we wtorek stosuję drugi. W środę wracam do tego z poniedziałku. No rozumiecie, o co mi chodzi. Więc jednym z takich produktów w postaci serum, po który sięgam już od jakiegoś czasu, to jest właśnie to serum, czyli Hyaluron N Medical. Fantastyczny produkt nawilżający, ze względu na kwas hialuronowy, ale mamy tutaj też w składzie peptydy. Bardzo lubię ten produkt, bardzo lubię to serum. Ja sobie wyciskam tak przy użyciu tej pipetki mniej więcej dwie kropelki i one mi spokojnie starczą na rozprowadzenie na twarzy, szyi i dekolcie. On się momentalnie wchłania, więc też zaraz po nim mogę nałożyć krem. I w związku z tym, że w tej chwili różnego rodzaju kuracje stosuję w mojej wieczornej pielęgnacji, pojawiły się kwasy, pojawiły się retinol, to jednak w tej porannej pielęgnacji stawiam na taki produkt, który będzie nie tylko dobrze nawilżał, ale też będzie fajnie działał ochronnie. I tutaj jakiś czas temu pojawił się właśnie ten krem od marki Yonel serii Medifusion z kompleksem m.in. witaminy C i to jest krem przeznaczony do skóry suchej. Ja posiadam skórę mieszaną, ale w tej chwili właśnie ze względu na to, że robię różnego rodzaju kuracje, ta skóra mimo wszystko jest bardziej przesuszona na policzkach. Więc muszę mieć jakiś produkt, który będzie fajnie ją nawilżał również w porannej pielęgnacji. A co za tym idzie, słuchajcie, jeśli mam dobrze nawilżoną skórę w porannej pielęgnacji, to podkład czy jakiś krem CC też bardzo dobrze na tej skórze się trzyma i nie dochodzi do takiego efektu nadprodukcji sebum w strefie T ze zbyt szybkiego przesuszenia. O, więc tutaj mam takie połączenie. Właśnie serum Hyaluron N Medical z kwasem hialuronowym i z peptydami, a na to nakładam właśnie ten krem od Yonel z kompleksem witaminy C. Drugie połączenie, które również u mnie się pojawiło w ostatnim czasie i będzie też przez najbliższy czas, to jest serum z witaminą C i to jest marka Basic Lab, antyoksydacyjne serum regenerujące. I tutaj mamy w składzie 10% witaminę C, koenzym Q10 w stężeniu 0,5, mamy CBD, resweratrol i olej konopny. I teraz tak, to serum ma postać taką olejową. Ono nie jest gęste, ale jest mimo wszystko, jak nałożycie na skórę, takie olejowe, będziecie to odczuwać. I teraz, gdybym ja na to serum nałożyła jeszcze ten krem, który ma dosyć treściwą, taką gęstą konsystencję, to dla mojej skóry mieszanej byłoby to już za dużo. Dlatego też po tym kremie, po tym serum z witaminą C, właśnie w tej postaci olejowej, nakładam lekki krem na dzień. I tutaj znowu pojawia się marka Eisenberg i to jest taki leciutki krem nawilżający w postaci mikroemulsji, takiego fluidu. Ja też nakładam dwie pompeczki tego kremu, rozprowadzam na twarzy, szyi i dekolcie i przez to, że on jest właśnie taki leciutki, ta konsystencja jest taka lekka, która szybko się wchłania, delikatna, w połączeniu z serum olejowym sprawdza się, słuchajcie, idealnie. Moja skóra nie jest zbyt natłuszczona, nie jest taka obciążona, a mimo wszystko po serum mam okluzję. Już o okluzji też Wam opowiadałam w jednym z moich filmików. Postaram się go tutaj wrzucić, żeby też Wam się wyświetlił. Czyli zawsze po serum nakładamy krem, a właśnie to połączenie sprawdza się u mnie idealnie i też właśnie jeśli chodzi o zastosowanie fluidu, kremu CC i tak dalej. Czyli powtórzę, dwa preparaty w postaci serum, bardziej olejowe z witaminą C, lub też bardziej żelowe, wodniste, z kwasem hialuronowym i z peptydami, a na to dwa różne kremy. Witamina C, lekki krem od Eisenberg, a z kolei kwas hialuronowy, a później krem z witaminą C, z kompleksem witaminy C od marki Yonel. I tak to między innymi wygląda. Na zakończenie jest jeszcze produkt pod oczy, no bo tego też nie może zabraknąć w mojej porannej pielęgnacji. No i kochani, coś co absolutnie uwielbiam, jest to już moje kolejne opakowanie, a mianowicie serum z witaminą C, Biolumin C od marki Dermalogica.
Ja już Wam o tym produkcie opowiadałam wiele razy, ja po prostu uwielbiam ten kosmetyk, on cudownie rozświetla tutaj okolice wokół oczu, sprawdza się z każdym kremem, nic się nie dzieje, nie ma przesuszenia, nie ma jakiegoś szczypania, nie ma podrażnienia wokół oczu, nie ma łzawienia, jest po prostu świetny i stosuję to serum codziennie, a na serum nakładam krem pod oczy. I tutaj znowu pojawia się krem od marki Koi, o którym też już Wam opowiadałam, czyli aktywny krem pod oczy z roślinnym czynnikiem wzrostu. I to jest dla mnie fantastyczna kombinacja w porannej pielęgnacji. No i myślę, że to będzie tyle, jeśli chodzi o poranną pielęgnację. Oczywiście na zakończenie, już po wszystkim, zanim rozpocznę wykonywać makijaż, to nakładam jeszcze filtr. Ale tak się zastanawiam, może zrobię dla Was oddzielny film na temat filtra, który stosuję, filtrów, które polecam w takiej zimowo-jesiennej pielęgnacji. Zobaczę, zastanowię się, ewentualnie dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście taki film. Natomiast, no tak jak mówię, tak wygląda w tej chwili od jakiegoś czasu i myślę, że w najbliższym czasie moja poranna pielęgnacja. Jak zawsze stawiam na witaminę C. Uwielbiam ją w mojej porannej pielęgnacji, w ogóle nie wyobrażam sobie pielęgnacji porannej bez witaminy C, która jest fantastycznym antyoksydantem, która wymiata wolne rodniki, chroni naszą skórę przed tym stresem oksydacyjnym. W połączeniu z filtrem fantastyczna ochrona dla naszej skóry. Witamina C, która też fajnie rozświetla, która działa przeciwzmarszczkowo. W ogóle ktoś z Was też jakiś czas temu zadał mi takie pytanie pod filmem, bo zazwyczaj staram się podawać Wam listę kosmetyków makijażowych w opisie do filmu i tam od jakiegoś czasu, jeśli zauważyliście albo i nie, pojawiły się kosmetyki marki Tarte. Myślę, że też na jej temat będzie oddzielny film na moim kanale. I ktoś zauważył z Was, że moja skóra się tak jakby w tej strefie T dosyć intensywnie błyszczy na tych filmach, że gdzieś tam to widać, że ona się tak jakby świeci. I padło pytanie, czy to jest kwestia podkładu, który stosuje właśnie marki Tarte, że ta skóra tak wygląda. Nie, moi drodzy, to nie jest kwestia podkładu, tylko to jest właśnie kwestia witaminy C, którą stosuję w porannej pielęgnacji. Oczywiście najbardziej ta skóra się błyszczy, tak jakby świeci, w momencie, kiedy nakładam serum to olejowe z Basic Lab, ze względu też nie tylko ze względu na witaminę C, która się tutaj znajduje w dosyć dużym stężeniu, ale też przede wszystkim ze względu na swoją olejową konsystencję. I to może dawać troszeczkę taki efekt pod podkładem, zwłaszcza w kamerze, że ta moja skóra się tak dosyć intensywnie świeci. Ale powiem Wam szczerze, że ja lubię taki efekt. Ja wolę ten efekt takiego błyszczenia, takiego rozświetlenia na mojej skórze, niż efekt zmatowienia. I kiedy ta skóra jest matowa, to mam wrażenie, że wygląda na taką suchą, starą, a myślę, że już w wieku po 30 bardziej zwracamy uwagę na to, żeby ta skóra była taka bardziej rozświetlona, wyglądała młodziej, niż przede wszystkim stara, sucha skwarka. No takie jest moje zdanie i tak to u mnie wygląda, ja tak zdecydowanie bardziej lubię, więc ten efekt rozświetlenia, witamina C i produkty w porannej pielęgnacji, a nie sam podkład. No i myślę, że tym akcentem witaminy C, zakończę dzisiejszy film. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, jakie Wy aktualnie stosujecie kosmetyki w porannej pielęgnacji, jakie kroki stosujecie, jak to u Was wygląda, jestem bardzo ciekawa. No i szykujcie się też na to, że za jakiś czas pojawi się tutaj na moim kanale wieczorna, aktualna pielęgnacja. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa!